Dobry, tu my Bitmani, dziś zagramy w Splatterhouse 2010. No, trochę zapomniałem o tej grze, no pewnie dlatego, że no, pośpiech nie warty. Ale przejdziemy już do kolejnych etapów. Jakieś ruchome meble. Co to jest za kartka? Jednak na czystej pewności przy... O, udało się. No i mamy checkpoint released. I mamy... Hold it right there, Rico. Why? It's just a... Doll? Is that what you were gonna say? Lalkę? Okay, you raggedy little fucker. Let's see what you're made of. O, mamy pierwszą walkę z bossem. Czy wielka lalkę. Uźba. Co tu będzie biegało? Wow. Oj, leci metalcore. Jak ja lubię te muzyki. No ci wydaje, że leci metalcore. I to jeszcze do takiej walki z bossem? A soundtrack to jest, no, zdecydowanie na plus. Z tego co słyszałem, mają być jeszcze labogady, Fightinger Death Punch. To nie był dobry pomysł. Mastadony nawet. Ma być ogólnie ciężka muzyczka. Znaczy, to jest taki, jak na razie, taki prosty boss. Czekać. Whoa, whoa.
in there somewhere. Destroy it. O, o, mamy kuter, kuter. No. To jest... O, zabierze jak Five Finger Death Punch. O, bo to jest Five Finger Death Punch akurat, czyli... Dobra, mamy kolejny etap tego bossa. No to mamy coś... Może zobaczę, czy YouTube. No. Ła! Dobra, może zrobię tak, że wrzucę na prywatny film, zobaczymy, czy copy claim jest tanie wykryć, co to mamy za utwory. Bo one wyglądają obiecująco. Niektóre będę znać. Kółko, kółko, dobra. Mogę się też mylić, bo tam F... Ale tam defowie też mają być większe. No i trzeci etap tego bossa. I znowu on będzie rzucać mebelkami. Au! Trzeba wykorzystać momenty, kiedy będzie mi trochę zbliżej. No bo w to pozwoli nam bardziej... O, tu się nie biega. O, już. O! A, fuck! Teraz on na krótko idzie już. Teraz już chyba krócej utyka i szybciej się wydostaje. A teraz czymś się... Dobra, fuck. Fuck, fuck. No też momentami niestety tutaj kamera jest przytwierdzona do bossa. Przez co uniki są chyba prawie że niemożliwe.
Ale tak, jesteśmy dobrze. Zaszliśmy. A, no tak, bo też widzę jedną pewną... Wow! Oh, fuck. No już jeszcze pod spodem. To też długo nie potrwa. Zero wtedy. Też może... Ła. A, to byłoby chyba bardziej opłacalne niż... A. Chcę powiedzieć? Bzior. Leczonko. Ugh, bo on może deptać. A laleczka może deptać. No i cześć. I chuj! Aba, dawaj rekord serii. Chyba chcę już wyleczyć się, dobra. No, bo jak na razie nasza... Ła, shit! No, cwany boss. Nawet takiego... panalnego. On chyba też już... Ła! No ej! Szybciej! Tak, moja postać umiera! Musimy chyba bardziej robić te kółeczka. O ku... Akurat! Chyba będziemy robili magię cięć.
No dobra, już jestem. No to już jest troszkę podgłośniona muzyczka, ale to dlatego, że poprzedniego Shazama nie mam skóry. Fuck! Fuck! Szczęście, szczęście! No... Ale tak, Skór! Tu pienuszko. No. Idzie! Jakoś to idzie. Fuck! O, udało się! Udało się! Holy shit! O, x, x, x! No, ja, kolejny QTR. Chyba wiem, co się musi stać. A, tu są już te sticky. Dobra, to jest takie coś. Kuźba. A, fuck. A było tak dobrze. No, było tak dobrze. Za późno sticky poszły. No był checkpoint przy DR-ach, bo tu głupie. Fuck you! No dobra, znowu jestem ponownie. A tym razem akurat mam energię. Holy shit! Bring it down. O, mamy. No, już mam tam iść. O, bo trzeba przetrzymać, i... Pierdok. Ain't your mama asshole? You still don't trust me, do you, Rick? You already know the answer. Well, that's too bad. Trusting me is the only chance you got. No, to ciężko mi poprawić. Jen! Jen, it's me! Rick? You. Is it possible? See it all now. A Möbius strip without beginning or end. Perhaps. No. Too late. Too late. A soul must make room for another. Take my advice, boy. Enjoy what little extra life that thing has given you. And don't try to follow us. Rick, help me! Wesley recognized us. Well, you got one of those faces. Now go! Classic game hooked
O, odblokowaliśmy oryginalnego Splatterhouse'a, do którego... O, Beskar akurat, no i... Achievementiki, great. No i mamy oczywiście oryginalny Splatterhouse, pamiętając jeszcze arcade'y, to chyba w Europie nie wyszło. A wersja z 2010 to jest chyba jedyna okazja, by zagrać wersję klasyczną. On ma koszulkę z Mastodona? Ten nasz bohater? To jest chyba okładka Crack the City z 2008. No to już zdradza, z czego będzie piosenka. A to już zdradza, jaki będzie tutaj zespół, z jakiej płyty. Może zauważyć, no nasz bohater nosi koszulkę z Mastodona. In the shadow of the abyss. Faza trzecia? Tak, jest to Cracker Sky. Już słuchałam tu nowy, gdzie są spoko. No i przenosiły się przeciwdziej. Take it steady. Yeah, that's it. You okay? Yeah. Good. Because dead you're useless to me. What's that? It's a portal. They open up in places where the barriers of reality are weaker. Any idea where we are? Could be the past. Could be another world. That's the thing about hijacking a portal. It's crapshoot. No dobra, no to na dzisiaj oczywiście kończymy i ten świat zwiedzimy kiedy indziej, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.